przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, będę się modlił o dobro dla Ciebie. PS 122.6-9. A gdy Jeruzalem zostało ukarane za niewierność, prorok Jeremiasz pisał lamentację: Jerozolima wspomina w dniach tułaczki i biedy wszystkie cenne dobra dawniej posiadane, gdy naród wpadł w ręce wroga, i nikt mu nie pomógł, ciemięscy patrząc szydzili z jej zniszczenia. Jerozolima ciężko zgrzeszyła, stąd budzi odrazę, kto cenił ją teraz nią gardzi, gdyż widać jej nagość, ona również wzdycha i chce się wykofać. W fałdach jej sukni plugastwo, niepomna była przyszłości, wielce ją poniżono, nikt nie spieszy z pociechą, spojrzyj na nędzę mą, Panie, bo wróg bierze górę. LM 1.7-9. Kościół prosi w tej modlitwie: Libera nos, obdarz nasze czasy pokojem, to znaczy, daj nam pokój w naszych czasach, abyśmy zawsze byli wolni od grzechu, bo wie, że wojny i podziały są owocem i konsekwencją grzechu, a grzechy często wchodzą do słabych dusz. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, ponieważ w tak wielkim świecie, bez pomocy miłosierdzia Bożego, nikt nie będzie bezpieczny, ani nie uniknie wewnętrznego czy zewnętrznego zamętu. Słowo zamęt oznacza pomieszanie prawdy z fałszem, który często ukrywa się pod tak zwany półprawdami, gdzie człowiek chce się podobać człowiekom, kosztem swej wierności wobec Boga, tak zwany politycznie poprawny, czy nawet kościelnie poprawny, i tak dalej. Lamentacje proroka Jeremiasza są aktualne, moim zdaniem, w wielu miejscach w świecie i w kościele, niestety, także. Wreszcie Kościół prosi o wzrost nadziei w oczekiwaniu przyjścia naszego Zbawiciela jako Króla, który według symbolu Credo przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, i wprowadzić do Królestwa Bożego swoich wybranych. Kościół Boży po Soborze Watykańskim II, po tej modlitwie kończącej jakby modlitwę pańską, Ojcze nasz, która kończy się słowami, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki, nawiązującymi do intencji prośby, przyjdź królestwo Twoje, dodał modlitwę skierowaną do Pana Jezusa Chrystusa, obecnego w tajemnicy swej ofiary ciała i krwi, jeszcze przed połączeniem świętych postaci w kielichu, a więc w stanie ofiarnym. Jest to modlitwa następująca, całkiem nowa: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Następuje zwrócenie się kapłana do zgromadzenia liturgicznego i słowa: pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Zgromadzenie odpowiada: i z duchem Twoim. Eucharystia, obrzędy mszy świętej, dz.cyt.s106n. Nie wiem, czy ktoś już kiedyś i gdzieś dał wykładnię tej modlitwy całkiem nowej. Czy ona jest dla tak zwanych tradycjonalistów kością niezgody, bo rzeczywiście, jak wynika z naszego studium, to tutaj Kościół najbardziej zmodyfikował tradycję liturgiczną, przesuwając połączenie postaci konsekrowanych na trochę później, i wprowadzając tę modlitwę skierowaną nie jak przez całą mszę świętą, do Boga Ojca, ale do Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ośmielam się tutaj, zaznaczając,
że jest to tylko moja osobista interpretacja słów i faktów, podać poniższe zamyślenie kapłańskie i zakonne, katolickie, osobiste. Sobór Watykański II za tym niewątpliwie stoi, a także papież, który go zwołał Święty Jan III, i jego encyklika, Pacem Interis. Następnie, konstytucje soborowe i deklaracje. A wcześniej jeszcze, encyklika o Kościele, Ecclesiam Suam. Zajmijmy się tylko faktem umieszczenia tej modlitwy i jej treścią, a także tym, że jest adresowana do Pana Jezusa Chrystusa. Rozmyślając nad tym, co mam napisać, aby to było zgodne z moim poznaniem tajemnicy mszy świętej, pomyślałem, że Pan chciał całego tego dzieła studium ze względu na to, co tutaj teraz napiszę. Wcześniej nieznany mi był Missale Romanum po łacinie. Odprawiałem bowiem od samego początku kapłaństwa mszę świętą według mszału błogosławiony papieża Pawła VI. Ale nie wiem skąd od zawsze moment wpuszczenia cząsteczki hostii konsekrowanej do kielicha z winem konsekrowanym uważałem za znak zmartwychwstania, i to za chwilę będzie potwierdzone bardzo starożytną tradycją, że tak Kościół od dawna uważał. W związku z tym, że ta nowa interwencja dokonuje się przed tym momentem w nowym mszale, pewna koncepcja mistycznego widzenia mszy świętej doznaje negatywnej odpowiedzi, przez sam ten fakt przesunięcia tego znaku zmartwychwstania i skierowanie do Pana Jezusa prośby modlitwy o pokój. Treścią samej modlitwy zajmę się potem. W czym więc jest głębia problemu? Czy Pan Jezus cierpi mękę w czasie mszy świętej, mimo, że historycznie minęło już prawie 2000 lat? Chyba to Pascal, ale nie jestem pewien czy on, czy może Claudel lub Bernanos, miał powiedzieć, że Chrystus będzie cierpiał agonię aż do końca świata, ale myślę, że chodziło mu o ciało mistyczne Chrystusa, Kościół, oblubienicę Chrystusa, a nie o Jezusa z Nazaretu, historycznego. Kościół w odnowionej liturgii posoborowej zdaje się mówić, że Jezus z Nazaretu, by powiedzieć językiem papieża Benedykta XVI w czasie mszy świętej już nie cierpi, lecz składa ofiarę uwielbienia i miłości względem Boga Ojca w Duchu Świętym, i czyni to razem ze swoją oblubienicą, która dopełnia w swoich członkach cierpień chrystusowych dla swego własnego dobra, uświęcenia i chwały, która ją czeka. Ale cierpienie Kościoła, ciała mistycznego Chrystusa, jego oblubienicy, nie jest ofiarą za grzechy. Za grzechy swojej oblubienicy cierpiał Baranek Boży, Jezus Chrystus, na Golgocie, w ofierze krzyżowej, jeden raz na zawsze. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie gruchów przez ofiarę z samego siebie. HBR 9:26 o to idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże, na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. HBR 10:7:10. Teraz zaś we mszy świętej, składa on ustanowioną przez siebie ofiarę uwielbienia razem ze swoją oblubienicą, w mocy tego samego Ducha Wiecznego, w którym złożył tę ofiarę raz jeden na krzyżu i raz na zawsze. Odtąd dzieje się tak, a Duch i oblubienica mówią, przyjdź, i mówi ten, który o tym świadczy, zaiste przyjdę niebawem. AP 22:17 Kościół dokonał więc,
Na ostatnim Soborze Watykańskim II, pewnego wyboru teologicznego, poprzez konstytucję o Kościele i konstytucję o liturgii świętej, wstawiając tę modlitwę o pokój, skierowaną do swego oblubieńca między znakiem jego śmierci, konsekracją i przeistoczeniem, a znakiem jego zmartwychwstania, połączeniem postaci konsekrowanego chleba i konsekrowanego wina, z czego tak zwani tradycjonaliści nie są zadowoleni, bo pragną wybrać opcję teologiczną, że Jezusus Chrystus jeszcze cierpi także dziś, kiedy odprawiana jest msza święta, tak to zresztą przedstawiają w filmowych kompozycjach, gdzie na mszę świętą, jej słowa i czynności nakładają obraz męki Chrystusowej. Broniąc tej wizji teologicznej starają się przypisywać Kościołowi po Soborze Watykańskim II w tym względzie jako błąd, czy nawet herezję, wprowadzenie tej zmiany i odrzucenie teologii cierpienia Chrystusa w czasie Najświętszej Ofiary Eucharystycznej. Jest to poważny zarzut, i jak się z tym uporać może Kościół, jeśli niektóre jego dzieci uważają, że kiedy nie ma już cierpienia, nie ma też i ofiary za grzechy, więc ich zdaniem, jest odebrany w ten sposób mszy świętej jej charakter ofiarny. Nie chcą oni przyjąć, że ofiarę cierpienia Chrystus złożył jeden raz na zawsze i że w tym sensie msza święta, jest tej ofiary cierpienia jedynie pamiątką, to czyńcie na moją pamiątkę, nie jest według tej wizji teologicznej głoszeniem tej jedynej w czasie dokonanym śmierci Chrystusa, lecz raczej w pewien sposób fizyczno-historyczny jej uobecnienianiem, gdzie cierpienie jego i śmierć zdaje się przedłużać swoje trwanie w czasie teraźniejszym, za każdym razem, gdy odprawia się msza święta. Aby trwanie tej ofiary cierpienia i śmierci podkreślić, nie uznają oni też możliwości koncelebrowania mszy świętej, bo wtedy zmniejsza się ilość cierpienia Chrystusowego za grzechy, czyli mniejsza jest skuteczność mszy świętych dla zgładzenia grzechów, mniej więc też otrzymuje Kościół błogosławieństwa i tak dalej. Kościół rzymski jednak tej wizji cierpiętniczej nie podziela, jeśli chodzi o mszę świętą, ustanowioną w przeddzień jego śmierci przez jego założyciela, nie umniejszając w niczym jej charakteru ofiarnego, zapowiedzianego w Starym Testamencie, przez ofiary kadzielne pokarmowe, całopalne i tak dalej. Ofiarę zaś za grzechy, kiedy wkładano ręce na zwierzę, by przeszły na nie grzechy człowieka grzesznika, zabijano je, aby jego krwią pomazać rogi ołtarza, czy raz w roku płytkę miłosierdzia położoną na arsej świadectwa, według Pisma Świętego, Jezus Chrystus, Baranek Boży, złożył raz jeden na zawsze, tak wierzy Kościół i o takiej swojej wierze dał poznać poprzez te interwencje w liturgii, o której rozważamy, i do tej sprawy jeszcze powrócimy. Drugim problemem, o którym już wspomnieliśmy, to sprawa darów ofiarnych, które składa Kościół na ołtarzu, gdzie owoc ziemi czy winnego krzewu łączy z pracą rąk ludzkich. Ta druga, choć mniej widoczna interwencja zdaje się, według tradycjonalistów, odbierać Chrystusowej ofierze charakter absolutny tylko Bożego dzieła, wprowadzając trud i cierpienie ludzi, jakoby profanujące świętość dzieła Bożego. Ci jednak, którzy tak się gniewają na Kościół posoborowa, jakby nie zauważają, że w Cum Memoratio Pro Vivis są takie słowa, pro uibus tibi offerimus, velci tibi offerunt hoc sacrificium laudis, co się tłumaczy, i tak jest w pierwszej modlitwie eucharystycznej, którą się zajmujemy,
za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają. Dwie rzeczy, ofiara jest nazwana ofiarą uwielbienia, a nie cierpienia, oraz jest to także ofiara wiernych, czyli Kościoła. Widać to jeszcze wyraźniej po konsekracji i przeistoczeniu, Domini, nos seritui, sedet plebs tua sancta, offerimus praeclara e majestati tua detuis donis acedatis. Co znaczy, Panie, my Twoi słudzy, oraz lud Twój święty, składamy Twojemu najwyższemu majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów. Czyli według starożytnego zwyczaju, ofiara mszy świętej nie jest ofiarą cierpienia Chrystusa, lecz raczej Jego ciała mistycznego, którym jest Kościół. Nazwany jest ciałem mistycznym ze względu na Chrystusa totalnego, pełnia Boża. Ze strony zaś Kościoła jako oblubienicy Chrystusa, jest on jeszcze w drodze, i w swej części ziemskiej i stanu czyśćcowego podlega jeszcze cierpieniu, aż do dnia paruzji Chrystusa. Osobiście też wierzę, że Chrystus złożył ofiarę cierpienia, to bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. HBR 7:27b. Uobecnienie ofiary Chrystusa na Golgocie nie oznacza, że cierpienie Pana Jezusa jest trwającym cierpieniem w nieskończoność. Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan, dając prawa moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je. A grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już wspominać nie będę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. HBR 10:16-18 Chrystus wziął na siebie, jako baranek Boży, przez posługę Jana Chrzciciela, wszystkie grzechy ludzkości z wszystkich czasów i złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy zasiadł po prawicy Boga. HBR 10:12 bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. HBR 10:14 takie daje nam świadectwo Duch Święty. HBR 10:15. Gdyby przyjąć opinię teologiczną, że w czasie liturgii mszy świętej, Jezus Chrystus od znaku śmierci, czyli osobnego przeistoczenia chleba w ciało Jego i przeistoczenia wina w Jego krew, aż do znaku zmartwychwstania, w momencie połączenia postaci chleba z postacią wina, Pan Jezus jest w stanie cierpienia, tego samego, czy takiego samego, to w kościele greckim trwałoby to kilka sekund, a w kościele rzymskim kilkanaście minut, dlaczego taka różnica? Byłoby to raczej wizją starotestamentalną składania ofiar i poddanie relatywizacji słów raz na zawsze dotyczących ofiary krzyżowej Chrystusa Pana, o czym daje świadectwo Duch Święty, jak podaje list do Hebrajczyków. Oczywiście jest to wielka tajemnica i nie nasz rozum może tutaj pretendować do jej objęcia w jej istocie i nie jest przeciwne wierze katolickiej, że Pan Jezus może dawać swoim wybranym mistykom, jak na przykład święta ojciec Pio, czy święta Faustynie, i innym łaskę wejścia w jego mękę z tych momentów, które on przeżył jako Bóg człowiek, na Golgocie, czy dać dostęp do tamtego czasu, kiedy to miało miejsce, czyniąc z ofiary swojej i godziny swojej, centrum historii i serce całości czasu, który Bóg stworzył. Razem z kosmosem. Ale wierzę i uważam, że daną jest Kościołowi, a w nim, papieżowi władza tego rodzaju interwencji w liturgii świętej,
I mam nadzieję, że to, co tutaj napisałem, pomoże także tradycjonalistom w ich posłuszeństwie wobec Kościoła. Z Kościołem też zawsze wierzyłem, że jest to jednocześnie ofiara Chrystusa i Kościoła, a powyższe słowa nie pozostawiają żadnych wątpliwości. I wierzę, że to Kościół cierpi w ciągu wieków, nie tylko w czasie każdej mszy świętej, ale we wszystkich swoich chwilach doczesnego istnienia, oraz w stanie czyśćca, w tych jego członkach, którzy doświadczają tego oczyszczenia. Dopełniają w ten sposób z łaski Bożej to, co Bóg dla niego przewidział w swojej sprawiedliwości i w swoim wielkim miłosierdziu, w jedności z tymi, którzy cierpią na ziemi. Duch Święty kieruje do jednych i drugich te słowa, wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu. Jad 1:20n. Co do samej treści modlitwy, jest ona ekumeniczna, to fakt. Te słowa, doprowadź do pełnej jedności są oczywistym nawiązaniem do Unitatis Integratio, gdzie mówi się o braciach odłączonych, wspólnotach eklecjalnych, itd. Zaś, aby nikogo nie obrazić, nie ma już potępiania kogokolwiek z tych, którzy przyznają się do wiary w Chrystusa Jezusa. Brak pełnej jedności jest jednak nazwany po imieniu, nie zważaj na grzechy nasze. Nie zważaj na nasze grzechy, pokazuje w historii, że jest to modlitwa, którą Kościół uczynił osobistą modlitwą kapłanów, którzy tak mają mówić o swoich grzechach, a nie o grzechach innych wiernych. To jest to, co musi kapłan odróżnić od modlitw dokonywanych w imieniu wiernych. Kapłani przy ołtarzu zawsze byli wezwani, aby mówić o nich samych w formach upokarzających, zaś o reszcie zgromadzonych, jako Twój, Boże, lud święty mówić z wielkim szacunkiem, jak to jest zaraz po konsekracji i przeistoczeniu. Bóg przez Jego wszechmocną łaskę, która uzdrowiła naszą duszę, poprzez to święte ciało Jezusa Chrystusa potwierdza nam tę łaskę, abyśmy żyli nadal w sprawiedliwości, a tym samym prowadzi nas do życia wiecznego. Mówiąc ciało Chrystusa, kapłan uczynił znak krzyża z hostią, aby wyznać, że bierze to samo ciało, które było ofiarowane na krzyżu. Po otrzymaniu świętej hostii, powinien medytować chwilę o wielkości tej tajemnicy. Ta medytacja powinna być krótka na mszy świętej, bo jest dalsze działanie, które musi być zawsze spełnione. Ale ponieważ to zajmuje kilka chwil, kiedy może on przywitać świętego gościa, należy wypełnić ten czas przez dziękczynienie za niewysłowiony dar właśnie otrzymany. Następuje przyjęcie krwi Najświętszej Jezusa Chrystusa, wpuszczając do kielicha okruszyny hostii konsekrowanej, które mogły pozostać na patenie. W Kościele zawsze z wielką starannością czuwano, aby cząsteczki świętej Eucharystii były spożyte i nie spadły na ziemię. W Missale Romanum były słowa, Quid retribuam Domini. Cóż oddam Panu, za wszystko co mi wyświadczył. Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana, które teraz kapłan odmawiał, przed przyjęciem krwi Pańskiej. W Nowym Ordo Błogosławiony Pawła VI są słowa, krew Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne, które kapłan wypowiada,
spożywając ze czcią krew pańską z kielicha. Eucharystia, obrzędy mszy świętej, dz.cyt. S109. Kapłan biorąc drogocenną krew spożywa ją, bo to on sam musi spożywać ofiarę Jezusa Chrystusa pod dwiema postaciami. Po przyjęciu sakramentu krwi pańskiej, kapłan mówi, krew Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. I w skupieniu dziękuję Panu za ten dar niewysłowiony. Mój ulubiony psalm. Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego. Moje śluby, złożone Panu, wypełnię przed całym Jego ludem. Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli. O Panie, JM Twój sługa, syn Twojej służebnicy, Ty rozerwałeś moje kajdany. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego. Słowa są z psalmu 115:12-17. W jaki sposób rzeczywiście podziękować za tyle łask, i co może kapłan zrobić z wdzięczności? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego. Pan sam znalazł dla pytającego odpowiedź, która sama tylko jest godna Jego, msza święta, to jest właśnie ten kielich zbawienia. Obdarzając kapłana tak wielką łaską uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa Zbawiciela, dał mu zarazem i tę możliwość odpowiedniego złożenia dziękczynienia, dał mu to, weźmie kielich zbawienia i podniesie go do swoich ust, aby wypić jego zawartość. Ale jednocześnie jest napisane, że cenna jest w oczach Pana śmierć jego czcicieli. Czyli, że do wdzięczności i wzniesienia kielicha, należy być gotowym oddać wszystko. Bo ten kielich Chrystusowy jest pamiątką jego męki i śmierci. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, ale nie to, co ja chcę, ale co Ty, niech się stanie. Kielich oznacza odtąd zazwyczaj kielich cierpienia, i kapłan, który chce zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem, jest też wezwany, aby uczestniczyć w kielichu jego cierpień. On wie, że niekoniecznie musi to być krwawe męczeństwo, nie zawsze konieczne jest, aby przelał swoją krew. Jeśli jednak obecnie narażony jest na sprzeczności i prześladowania bardziej subtelne, musi skorzystać z tej okazji, aby być w stanie powiedzieć, w zależności od prawdy Chrystusowej, będę cierpieć, jak autor tego psalmu, ufałem, nawet gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku. Powiedziałem w swym przygnębieniu, każdy człowiek kłamie. PS 115:10n. Tylko Jezus Chrystus mówi zawsze prawdę, bo On jest prawdą. On jest autorem i tych słów i naszego zbawienia, Jezus Chrystus nasz Pan i Zbawiciel, z którym mamy wszystko, czego potrzebujemy, aby chwalić Boga i dziękować Mu. Kielich z Jego krwią jest kieliszem błogosławieństwa, który był ofiarowany przez boskiego Zbawiciela w dziękczynieniu. Jego ofiara najświętsza jest ofiarą uwielbienia i dziękczynienia. Jest w tym kielichu wszystko zawarte, co jest potrzebne, aby uczestniczyć w godnym Boga dziękczynieniu. Imię Chrystusa wezwę, Innoca Bonomen Christi, imię naszego Pana. Z tego świętego wezwania imienia Chrystusa i wzniesienia kielicha zbawienia mojego Boga, który obiecał zaspokoić wszelkie pragnienia ludzi, wyczerpane wszystkie potrzebne łaski, aby moje śluby,
złożone Panu, wypełnić przed całym Jego ludem. PS 115 i 18 setnych. Zaufanie w Bogu jest pewne, aby znaleźć wszystkie niezbędne pomoce na wszystkich naszych drogach. Demon nie zwycięży przez swoje podstępy, świat, który uwodzi swoją pożądliwością i ciało, które się psuje swoją miękkością i lekkomyślnością, wszystko to zezwycięży z ufnością w imię Pana. Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo ucha swego nakłonił ku mnie w dniu, w którym wołałem. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięły mnie pęta Szeolu, popadłem w udrękę. Ale wezwałem imienia Pańskiego, o Panie, ratuj moje życie. PS 116,14. Ten psalm zapowiada również, że przez łaskę Boga wszystko jest możliwe, będę chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących. PS 116,9. Dlaczego? Bo Pan jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny. PS 116,5. To uczestnicząc w cierpieniach Jezusa Chrystusa, pozostajemy najbardziej zjednoczeni z boskim Zbawicielem i Jego drogocenną krwią, która zachowa nasze dusze do życia wiecznego. Kapłan robi oczyszczenie kielicha i ust swoich, aby stało się tak, że nie pozostaje nic z ciała i krwi Jezusa Chrystusa, na zewnątrz. Ta czynność nazywa się oczyszczaniem. W ciągu pierwszych 12 wieków, zdaniem liturgistów, ablucji powszechnie nie czyniono. Ale dla większego szacunku i większej ostrożności nią, kapłani myśl pasuje do podjęcia ablucji, w którym mogą być pewne cząstki ciała i krew Jezusa Chrystusa. Papież Innocenty III, 15 albo 16 lat po traktacie z tajemnic, napisał w roku 1212, że kapłan musi zawsze dokonać ablucji z winem, mówiąc, Panie, daj nam czystym sercem przyjąć to, co przyjęliśmy ustami, i dar otrzymany w doczesności niech się stanie dla nas lekarstwem na życie wieczne. Eucharystia, obrzędy mszy świętej, dz.cyt.s 110. W Missale Romanum dz.cyt. S 395 jest jeszcze Corpus tu urząd morski u od sum psi, et sanguis, quem potai, et herat is ceribus mais, et praesta, iuti in me enere manat est celerum macula, quem pura et sancta refecerunt sacramenta. Prośba o to, aby ciało i krew, które przyjąłem przylgę enyły do moich wnętrzności tak, aby żadna nieczystość nie mogła pozostawać tam, gdzie czysty i święty sakrament został położony. Kościół tutaj wzywa kapłana do dalszych modlitw, aby kontynuować duchową komunię, która musi podtrzymywać duszę w zjednoczeniu z Bogiem przez żywą wdzięczność za Jego łaski i wielką uwagę na to wszystko, co może go zatrzymać w tej materii. Według rzymskiego mszału, kapłan powiedział cicho tę ostatnią modlitwę. To jest fakt, że nie każda modlitwa będzie idealnie dostosowana do wszystkich tych, którzy są obecni, a więc nie było konieczności, aby powiedzieć ją głośno. Ale głęboka medytacja, która towarzyszy Komunii Świętej, powinna inspirować lepiej do przyswajania ciszy i kontemplacji, i prowadzić i do przekonania, że boski sakrament zewnętrznie przyjęty przez usta jest użyteczny tylko wtedy, kiedy dusza odbiera i karmi się nim duchowo.
Duchowe karmienie naszej duszy jest bardzo istotne, aby wyciągnąć z tego boskiego pokarmu siłę, której my potrzebujemy w naszych słabościach, w naszych naturalnych skłonnościach i wszystkich naszych nieszczęściach, gdzie chcemy znaleźć lekarstwo, które da nam wsparcie w całym tym życiu aż do wieczności. Twoje ciało, które otrzymałem, Panie mój, i krew, którą piłem, niech zostaną przymocowane do moich wnętrzności, dokonaj Panie przez Twoją łaskę, aby we mnie nie pozostał żaden ślad po moich grzechach, bo zostałem nakarmiony przez tak czyste i tak święte sakramenty, Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. To, co jest postacią ciała i krwi Pańskiej, musi się zatrzymać w naszym żołądku do wytrawienia i wytworzenia soków, które są rozmieszczone w innych częściach ciała. Powinno się również mieć tę świadomość, że ciało i krew Jezusa Chrystusa, które są pokarmem naszych dusz, dołączają do naszego ciała i do naszej duszy także, aby więcej było w nas miłości, bo nasze uczucia i nasze wnętrze są duchowe, i że nasza miłość do Boga i do bliźnich będzie bardziej rozpowszechniona i przekazana do wszystkich wydziałów i zakamarków naszej duszy, aby je ożywić życiem łaski. Tak, że usunięte będą we mnie wszelkie plamy grzechu. Przyjęte jedzenie dobrze strawione przywraca ciało siłę i moc, także wydaje się być wolne od choroby. Kapłan prosi, aby jego siły duchowe zostały naprawione tak, na mocy świętego ciała, aby nie było już żadnego śladu w nim po grzechach, które się dostały jako zło do naszych dusz. Po komunii osobistej kapłan podaje komunię świętą wiernym, którzy do niej przystępują, mówiąc, ciało Chrystusa. Wierny, który przyjmuje, mówi, amen. Tu jest właściwy czas, aby zgromadzenie wiernych, wszyscy, którzy chcą wziąć udział w uczcie przy świętym stole, to uczynili. I tak to jest obecnie. Ale istniały czasy kilku wieków, że komunia święta była udzielana wiernym, po zakończeniu mszy świętej, czyli po błogosławieństwie i odczytaniu fragmentu Ewangelii świętego Jana. To jest rzeczywiście właściwe, aby uczestniczący wraz z księdzem w ofierze mszy świętej, przyjmowali komunię świętą wnet po tym, jak uczynił to kapłan. Prawdą jest, że w pierwszych wiekach często tak właśnie było, rozdzielano komunię świętą wiernym, którzy brali udział w najświętszej ofierze. W czasach prześladowań, tym, którzy chcieli mieć pociechę uczestniczenia codziennie w Eucharystii, a nie mogli brać udziału, przynoszono do domu i tam ją przyjmowali. Ale w czasach, w których we mszy świętej brały udział duże ilości wiernych, zaczęto udzielać komunii świętej osobno, po zakończeniu mszy świętej. Dziwne nam się to wydaje, ale tak było, być może dlatego, że wtedy ci, co nie mogli przystępować do komunii święta. Na przykład rozwodnicy żyjący w nowych związkach, nie czuli się wtedy zbytnio jakby wskazani, że im nie wolno komunii święta przyjmować. Kościół uniknął wtedy, być może świętokradztwa, które współcześnie się dokonuje nieraz. Może i teraz, mądrość Kościoła znajdzie wyjście według Ewangelii z tego zamieszania, które po synodzie specjalnym i przed synodem zwyczajnym w październiku 2015 roku na temat małżeństwa katolickiego i rodziny chrześcijańskiej w dobie nowej ewangelizacji, znajdzie rozwiązanie, choćby takie jakie już kiedyś było w Kościele,
jak się tutaj dowiadujemy. Odmawiano wówczas, Confiteor Deo, spowiadam się Bogut. Ten sam co na mszy świętej i kapłan zwrócony do ludu mówił, Misereatur, niech się zmiłuje nad wami, i tak dalej, i indulgentiam itp. Przebaczenia, odpuszczenia i darowania grzechów, niech wam udzieli Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Ci, co nie uzyskali rozgrzeszenia w sakramencie pokuty, nie mogli w ten sposób uzyskać dostępu do Komunii Świętej. Tego rodzaju tak zwany spowiedź powszechna gładzi jedynie grzechy lekkie. Kapłan zwrócił się do tych, którzy mają przystąpić do Komunii Świętej, trzymając w lewej ręce puszkę, mówiąc, Eki Agnus Dei, Eki Kitolit Peccata Mundi, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę godów Baranka, i następnie trzy razy, Domini, non sum dignus, itp., Panie nie jestem godzien, abyś wszedł do serca mego, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Następnie kapłan daje komunię świętą mówiąc, Corpus Domini Nostri Jesu Christi custodiate animam tuem in itameric a eternam. Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa niech strzeże duszy Twojej na życie wieczne. Obrzędy zakończenia, modlitwa po komunii i błogosławieństwo. Rozesłanie. Kapłan, który zakończył udzielania Komunii Świętej Zgromadzeniu Wiernych i dokonał ablucji, odmawia modlitwę zwaną postkomunią i udziela błogosławieństwa na zakończenie. Pan z wami, zgromadzenie, i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty, czyniąc znak krzyża, lub trzy znaki, biskup, nad ludem. Zgromadzenie, amen. Diakon, lub sam kapłan, jeśli nie ma diakona, idźcie w pokoju Chrystusa, zgromadzenie, Bogu niech będą dzięki. Kapłan całuje ołtarza i odchodzi do zakrystii, jeśli jest asysta, to podobnie jak na początku poprzedza go ona, a na pierwszym miejscu niesiony jest krzyż pański. Nie mógłby kapłan błogosławić zgromadzenia, gdyby nie źródło błogosławieństwa, którym jest Chrystus ukrzyżowany. W słowie błogosławieństwa, jego źródłem ostatecznym jest Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Kapłan zresztą wyraża w nim życzenie błogosławieństwa Bożego dla ludu wiernego. Bóg sam powiedział Mojżeszowi, powiedz Aaronowi i jego synom, tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im, niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze SWE nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelatami, a ja im będę błogosławił. LB 6:23-27 Święty Paweł Apostoł dodaje takie oto życzenie, ze strony Kościoła, sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was wzywa, on też tego dokona. Bracia, módlcie się także i za nas. 1 Tez 5:23-25 A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
FLP 4,7. Refleksje o czytaniu prologu Ewangelii według Święta Jana. J11-14. Na zakończenie mszy świętej w języku łacińskim. Missale Romanum, DZ.cit. S 397 przed Soborem Watykańskim II, liturgia słowa nie była tak wielce zastawiona Słowem Bożym, jak to jest teraz. Ale prolog Ewangelii świętego Jana był odczytywany po każdej mszy świętej. Jest to słowo o słowie, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. J1,14 nie będziemy tutaj zastanawiać się skąd, odkąd i dlaczego tak było, ani dlaczego już więcej w Nowym Ordo Missa nie czyta się tego prologu. Specjaliści od liturgii być może już to gdzieś wyjaśnili, a nie uważam, abym miał ku temu wymagane kompetencje. Także i to, co poniżej napiszę, poddaję pod weryfikację osób kompetentnych w Kościele i przyjmę z szacunkiem ich zdanie, gdyż jest to tylko moje przemyślenie i propozycja, bez innych pragnień, jak tylko służenie sprawie Bożej. Wielka tajemnica mszy świętej, duchowe wymiary skarbu Eucharystii, osobista refleksja na temat Eucharystia, Maryja i Kościół. Udział Maryi w Najświętszej Ofierze Chrystusowej. Przygotowanie ołtarza dla ofiary. Z Maryją trzeba nam wchodzić w tę wielką tajemnicę wiary, bo w przeciwnym razie pozbawimy się tej łaski, którą jedynie ona może nam wyprosić, a mianowicie, godnego sprawowania i bycia wiernym szafarzem tajemnic Bożych. Ona bowiem zachowywała w swym sercu wszystkie te sprawy i rozważała je w sposób doskonały, jako służebnica Pańska. Niepokalane serce Maryi jest utworzonym przez Boga ołtarzem dla ofiary Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Jedynie godne miejsce zestąpienia z nieba jedynego kapłana nowego i wiecznego przymierza na tę ziemię, która została przeklęta z powodu grzechu pierworodnego. Ta niewiasta niepokalanie poczęta, Maryja, cała piękna przyjaciółka Boga w Trójcy Świętej Jedynego, przez swoją zgodę na boskie macierzyństwo, pozwoliła się uczynić ołtarzem dla ofiary jedynej i niepokalanej. Takie spojrzenie na ofiarę Chrystusa jest oryginalne, może zaskakujące w pierwszym momencie wypowiedzenia tych słów, ale w moim przekonaniu jak najbardziej słuszne i prawdziwe. Jest to ofiara Chrystusa i od Jego Kościoła, ofiara eucharystyczna, uobecnienie jedynej ofiary jedynego kapłana i Króla Wszechświata, który samego siebie złożył Bogu Ojcu Przedwiecznemu, jako ofiara czysta, święta i doskonała, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia, przed obliczem majestatu Bożego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Syna Bożego, otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa, razem z całym Kościołem, i my składamy tę ofiarę uwielbienia Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Prosimy w niej Boga w Trójcy Świętej Jedynego,